Deweloperska TV. Nie kupuj mieszkania bez oglądania. Wybrała na swą kolejną inwestycję mieszkaniową osiedle bajkowe. Dlaczego, skąd wybór tej właśnie lokalizacji? Skąd wybór? Może dlatego, że taka bajkowa nazwa, ładne miejsce. Przede wszystkim Grunwald, czyli raczej lubiana przez poznaniaków okolica, blisko Lasku Marcelińskiego. Zabudowa jednorodzinna wokół, dlatego staraliśmy się wkomponować budynek tak, żeby nie przytłaczał, a dodawał jakiejś ciekawej formy tej kończącej się właściwie części osiedla bajkowego. Myślę, że fajne miejsce po prostu. Fajne miejsce dla poznaniaków. Osiedle bajkowe, jak pani zauważyła, kojarzy się głównie z budownictwem, zabudową jednorodzinną. Tu mamy budynek wielorodzinny, chociaż jest niewysoki. Czy to nie powoduje pewnego dysonansu? Tak jak już mówiłam, staraliśmy się wkomponować ten budynek. Mimo, że to jest wielorodzinny budynek, on tworzy taką strukturę segmentową jakby, tak? Czyli nawiązującą również do zabudowy jednorodzinnej, typowej na osiedlu bajkowym, typowej zabudowy szeregowej, tak? Szeregowej, jednorodzinnej, jak również domów wolnostojących. Także ten układ budynku, nie jest to prosta deska, nie jest to prosty budynek, tylko taka, nazwijmy to, meandra, tak? Między dwoma, w trójkącie ulic Barwickiej i Okoneckiej. Myślę, że mimo wszystko jest to lekka bryła i ona nie będzie przytłaczać i będzie się dobrze wkomponowywać w ten teren osiedla bajkowego. Jakie mieszkania dominują? Jakie mają wzięcie? Dominują oczywiście mieszkania dwupokojowe od 30 metrów kwadratowych do 50. W przewadze są to mieszkania 40-parometrowe o różnych układach, z różną wystawą okien. Myślę, że są to przede wszystkim funkcjonalne mieszkania, dobrze doświetlone. Mamy we wszystkich mieszkaniach po pierwsze dostęp do balkonów, pierwsza, druga kondygnacja to są balkony. Na parterze są to tarasy w formie takich ogródków o bardzo różnej powierzchni, od 12-14 metrów do 40 nawet, co jest na pewno atrakcją. A oprócz tego, no cóż, mieszkania dwupokojowe, które rzeczywiście znajdują największe, cieszą się największym powodzeniem, te 43-4-metrowe mieszkania. I rzeczywiście wśród klientów, którzy już zakupili mieszkania w tej inwestycji, przewaga to są właśnie takie mieszkania.